sprawę z tego, w czym żyć nam przyszło. Z tego, co dzieje się w tej chwili, tu i teraz. Wszyscy jesteśmy w tym zanurzeni. Nieco upraszczając, powiem, tysiące lat ludzie dążyli do okiełznania rzeczywistości i do stabilności. No, huragany, wojny, no różne rzeczy, ale ideałem było doprowadzenia do tego, żeby jakoś już było. Żeby wszystko było na swoim miejscu, żeby był porządek, żeby był ład. Więcej, cywilizacje, które w to szły, zdobywały przewagę. Zdobywały przewagę nad hordami, nad różnymi dziwnymi zjawiskami. Budowały cywilizację. Cywilizację opartą na porządku, na czym, co jest jasne. Znaleźliśmy się w takim świecie, w którym istotą jest zmiana. Istotą jest budowanie porządku, budowanie rozwoju na ciągłej zmianie. Czasem porządnej, czasem chaotycznej, dziwnej. W każdym razie żyjemy w świecie zmiany. Chcę powiedzieć, że to jest wyzwanie dla naszych mózgów. My lubimy wiedzieć, że jest jakoś. A tu nagle się okazuje, że jest inaczej. I musimy to przyjąć do wiadomości. No to już przyjęliśmy, ale w tym czasie znowu się okazało, że jest inaczej. I więcej, osoby świadome wiedzą, że to, co w tej chwili mówią na jakiś temat, w jaki sposób zbudować samochód, w jaki sposób zrobić projekt społeczny, w jaki sposób uczyć dzieci, wiedzą, że nawet mając już w tym momencie bardzo nowoczesne i wynikające z innowacji poglądy, za chwilę dowiedzą się czegoś, co im może zburzyć cały ich dotychczasowy sposób myślenia. To jest zagrażające. To jest fascynujące. Można dzięki temu się rozwijać, ale też jest przerażające. No bo jak ja mam coś robić, skoro w trakcie tego robienia okaże się, bo będą nowe badania, nowy know-how, nowy sposób myślenia, bo zetknę się z inną kulturą, bo przeczytam nowy artykuł i okaże się, że to, co robię, jest stare. Elementem tej zmiany, piekielnie ważnym, to już troszkę zahaczyłem, jest wiedza. Jest eksplozja wiedzy. Oczywiście jest też postprawda, jest pozorna wiedza, ale mówimy o tej, nawet tej sprawdzonej, tej udokumentowanej, tej wynikającej z doświadczeń, albo z naukowej, albo z praktyki wynikającej. Bez przerwy jest erupcja tej wiedzy. Ona bez przerwy rośnie, puchnie, wylatuje, jest bez przerwy. Być może jak w tej chwili rozmawiamy, to o innowacjach pojawiło się 15 nowych artykułów, których w ogóle nie uwzględniliśmy w tym spotkaniu. Zmiana jest faktem i my, jako ludzie, musimy dostosować się do tej rzeczywistości, bo inaczej nas zmiedzie. My nie możemy powiedzieć, a mnie tam to nie obchodzi. Jak cię nie obchodzi, to to tobą zawładnie. Jak cię obchodzi, to też nie oznacza, że ją okiełznasz, ale musisz ją wejść w jej rytm, wykorzystać ją, popłynąć z nią. Jednym ze sposobów popłynięcia za zmianą jest twórczość i innowacje, bo to nie to samo. Twórczość to jest wymyślanie nowych rzeczy, pomysłów, to jest pewien sposób myślenia o rzeczywistości, a innowacje to jest wprowadzanie tego w życie. To jest doprowadzanie do tego, żeby to zaczęło działać. No ale z pełną świadomością, że właśnie to zrobiliśmy, właśnie wprowadziliśmy, a tu obok szykuje się nowa innowacja, która uzupełni naszą albo naszą zmiedzie. Albo będzie równoległa. Bardzo mnie ciekawią takie podejścia, w których się na przykład mówi o żywej strategii. Czyli mówi się o tym, że mam jakiś kierunek, mam jakiś cel, stawiam jakieś zadania sobie, ale cały czas patrzę, wiem, w jakim kierunku zmierzam, pojawiają się nowe możliwości, nowa wiedza i ja w to wchodzę. I ja modyfikuję konkretne harmonogramy, pomysły, sposoby działania. Więcej, mogę zmodyfikować cel, mogę go doprecyzować, mogę go inaczej zrozumieć, mogę w inny sposób go postawić. To jest, można powiedzieć, innowacja. Twórczość, innowacja jest nieodłącznym, ciągłym elementem działania każdego. I to jest trudne. I do tego się trzeba przygotować. To
niesie sporo na przykład stresu, ale to może być stres pozytywny. Można się w nim dobrze zakorzenić, można dzięki niemu się rozwijać, no ale też trzeba z nim radzić. On wypala. On też sprawia trudność, trzeba czasem odpocząć. To, co mówię, dotyczy każdego z nas i dotyczy każdej, nawet najmniejszej grupy, zespołu, rodziny, ekipy. To jest coś, co jest już w jakimś sensie obiektywne. To się dzieje. Najprostszy przykład. Z grupą znajomych mam ochotę gdzieś wyjechać. Przed chwilą wiedzieliśmy, że jest taki portal, na którym możemy znaleźć. To już jest w ogóle zmiana, że jest jakiś portal. W tej chwili wiemy, że jest 20 takich portali. Że w ogóle możemy skorzystać z usługi, ale możemy też z kimś się wymienić, ale możemy też wejść w pewien tematyczny ciąg. Możemy po prostu, znaczy mamy, stajemy przed jakąś nieprawdopodobną ilością możliwości, żeby fajnie spędzić weekend albo dwa tygodnie. Co dopiero w biznesie. W biznesie, będąc małym zespołem, wszystko jedno, czy wewnątrz firmy, czy grupą freelancerów, czy małą firmą, jesteśmy zanurzeni w nieprawdopodobnej ilości procesów, których korzystamy. No, jesteśmy w budynku, który ktoś oświetla, korzystamy z internetu, który ktoś obsługuje, w tym internecie są informacje, które ktoś wkleja. Korzystamy z krzeseł, które ktoś zbudował i tak dalej, i tak dalej. Po prostu jesteśmy bez przerwy w ogniu zmiany. Jesteśmy bez przerwy w procesie zmiany. Sposobem na to jest po pierwsze sobie to uświadomić. Po drugie, odpowiedzią, jedyną sensowną odpowiedzią na zmianę jest uczenie się. Jest rozwijanie się, jest patrzenie na to, co się dzieje. Aha, jest tak, zrozumiałem. Jest pokora, że wszystkiego się nie nauczę, w związku z tym mam bliską mi osobę, która co innego umie. I jeszcze jedno, i jeszcze jedno. I tworzymy organizację, w której każdy jest inny. I dzięki temu mamy szansę na uczenie się zespołowe, na mądrość zespołową, w której każdy mówi troszkę innym językiem, innym kodem, więc musimy niezwykle się uważnie słuchać. Musimy to widzieć wszystko, no bo po prostu ta osoba wie, na tym przykładzie, ta osoba wie, jak się ubezpieczyć, ta osoba wie, jakim samochodem pojechać, ta osoba wie, z jakiego portalu skorzystać, a ta osoba wie, jak się psychicznie przygotować do tego, żeby z tego wszystkiego skorzystać. Proszę bardzo. Zwykły, prosty wyjazd na narty albo nad morze, czy na wakacje. Tak jak już powiedziałem, trzeba sobie uświadomić, że ta zmiana jest. Ja czasami posługuję się taką metaforą. Leżą sobie ludzie na plaży, z daleka widać wielką falę tsunami, ale ktoś mówi, a ja to chrzanię, zawsze tu leżałem i będę leżał dalej. No i za chwilę go fala zmiotła. Ten, kto to zobaczył w porę, uciekł, skonstruował coś, zrobił coś, żeby ta fala dojdzie, żeby go nie zalała. No, być może ta zmiana nie musi być tsunami. To jest tak, że pojawiające się niezwykle ciekawe możliwości, niezwykle fascynujące rozwiązania, o których jeżeli nie wiemy, to będziemy robić po staremu. W pocie czoła będziemy coś robić, co można zrobić od tak. Albo można to zupełnie przy mniejszych środkach, przy mniejszym wysiłku, przy większej radości, bo już są do tego narzędzia, bo są nowe know-howy, bo są nowe rozwiązania. Ta zmiana nas ogarnia, jeżeli musimy być aktywni i musimy współpracować, żeby jej sprostać. Musimy współpracować z gronem bliskich osób w małych grupach i musimy współpracować z całym światem. Wydaje się to dziwne? A z czym współpracujesz, jeśli korzystasz z Google? Z całym światem. Pracując nad sobą i pracując nad własnym rozwojem i pracując nad rozwojem swojego zespołu, trzeba sięgnąć do tej części naszej natury, która jest zmianą. Tak naprawdę my jesteśmy zmianą. My cały czas się, nasze komórki się rozwijają, nasze struktury mózgu się łączą, wszystko się w nas ciągle dzieje, a nie jest. Ucząc się,
poznając, a też się zmieniamy. Poznajemy nowe osoby, poznajemy nowe sposoby myślenia, trendy, przeżycia, doświadczenia. Podobnie jest w zespole. Zespół składa się, idealny zespół składa się z rozwijających się osób, w których każdy jest kosmosem zmieniającym się, ale oprócz tego zespół się zmienia. W zespole powstają, no oczywiście ma tendencję, żeby na przykład mieć pewne role, pewne stałe zagrywy, pewne różne rzeczy, ale możemy to akceptować i tworzyć taką atmosferę, żeby każdemu w tym zespole chciało się ujawnić swoje nowe intuicje, swoje nowe doświadczenia, swoje sposoby myślenia, swój know-how, który gdzieś łapie. Jak pracuję z zespołami, to jest niebywałe, jak ludzie nawzajem się nie znają. Jak korzystają tylko z takiego kawałka często siebie nawzajem. Zmiana bardzo często, życie w zmianie czy w rozwoju, polega na tym, żebyśmy wykorzystywali do wspólnej pracy, do wspólnej zabawy, do wspólnego działania całych siebie, a przynajmniej więcej z siebie nawzajem. Do tego potrzebna jest uważność, potrzebne jest słuchanie się, potrzebne jest docenianie się, potrzebne jest widzenie siebie nawzajem, potrzebna jest umiejętność ostrej konfrontacji i konstruktywnego rozwiązywania tego, czyli konfliktów. Konflikty są cudowne, tylko pod warunkiem, że napędzają, że są sposobem na rozwój. W zespole trzeba wiedzieć, że jest zmiana, nastawić się na nią i stosować proste nasze hasło, które bardzo lubimy, aby zmiana była rozwojem.